Jestem alkoholikiem. I co z tego? Każdy fakt i każde stwierdzenie niesie z sobą określone możliwości, ale i ograniczenia. Na dworze pada. Możesz założyć kurtkę z kapturem albo wziąć parasol, a możesz też zdecydować się, że wolisz moknąć. Masz dostać się do innego miasta. Możesz jechać okazją, pociągiem, autobusem, rowerem albo własnym samochodem. Nie, nie, zaczekaj, przecież nie masz samochodu, a poza tym masz chorobę lokomocyjną, a jest za daleko, żebyś jechał rowerem. Podejmując decyzję, co robisz dalej, musisz wziąć pod uwagę okoliczności. To, jaką decyzję podejmiesz, zależy od tego, jakie masz możliwości i jakie masz ograniczenia. Tak samo jest z alkoholizmem. Po prostu musisz zjeść tą przysłowiową żabę. Jednak w przypadku alkoholizmu jest troszeczkę inaczej. Najlepszym przykładem albo też kierunkiem działania jest modlitwa o pogodę ducha. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego. Jak więc widzisz, tak naprawdę chodzi o to, żeby przyjąć swoje ograniczenia, skorzystać z możliwości, które masz i nie wchodzić w walkę z wiatrakami, kiedy jest to niemożliwe, kiedy nie ma to żadnych szans na powodzenie. A na co masz wpływ, albo nie masz wpływu, jeżeli jesteś uzależniony? Nie masz wpływu na charakter drugiego człowieka, więc jest bez sensu go zmieniać, no chyba, że jesteś terapeutą. Nie masz kontroli nad piciem, a więc nie wchodzisz w kontakt z alkoholem, bo wiesz, że i tak przegrasz. Masz wpływ na swoje trzeźwienie, więc zaczynasz terapię, chodzisz na meetingi, spotykasz się z ludźmi, którzy mogą Tobie pomóc w trzeźwieniu. Omijasz sklepy monopolowe, nie spotykasz się ze znajomymi, z którymi piłeś. Przynajmniej na początku unikasz imprez, na których może być alkohol. Jeżeli już wiesz, na czym to polega, czym są ograniczenia i możliwości, to zastanów się, co może Tobie sprzyjać w trzeźwieniu, a co na pewno będzie Tobie szkodzić. Na początku warto jednak, żebyś wiedział, że trzeźwienie to nie tylko powstrzymywanie się od picia, ale też uznanie, że abstynencja powinna być fundamentem Twojego życia, że jest fundamentem Twojego życia. Dlatego, żeby zdrowieć, warto, żebyś zmienił swoje zachowanie, przeżywanie, określanie swoich potrzeb, wartości, ich sposób zaspokajania, ale także relacje z ludźmi. I chodzi o to też, żebyś wziął odpowiedzialność za wybory, których dokonujesz. A co jest niebezpieczne? Niebranie pod uwagę zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików. Niezwracanie uwagi na ryzyko, które niesie z sobą bycie w miejscach, gdzie jest alkohol. Wmawianie sobie, że okres picia masz za sobą i możesz iść śmiało w każde miejsce, gdzie jest alkohol, bo zawsze dasz sobie radę. Niebezpieczny może być lęk przed tym, że nie masz kontroli. Opór, że możesz uznać bezsilność za swoją słabość bądź krzywdę. Poczucie zranienia, że nagle Twoje życie się zmieni, bo nie możesz pić i zabierają Ci jedyną radość, którą miałeś. Iluzja, że masz wpływ na swoje życie i picie. Poniżenie, jak to ja jestem bezsilny. Poczucie mocy, że na pewno dasz sobie radę z alkoholem. Teraz pomyśl, co może Tobie pomóc i co jest potrzebne do trzeźwienia. Nauka rozpoznawania nawrotu choroby i radzenia sobie z tym nawrotem. Posiadanie swojej apteczki, wyjścia awaryjnego, kiedy coś się dzieje z Tobą nie tak, kiedy myślisz, że może pojawić się nawrót. Umiejętność odmawiania picia, asertywność. Jeżeli trzeba, to informowanie o swoim uzależnieniu. Pomocne może być stosowanie programu 24 godziny czy HALT. Rozpoznanie swojej choroby i mechanizmów jej działania. Kolejną ważną sprawą jest to, że uznanie bezsilności nie jest czymś, co dzieje się nagle tu i teraz. To nie jest napstryknięcie palcem. Popatrz na dziecko, które uczy się chodzić. To nie staje się samo z siebie. Nagle nie staje się dorosły, nagle nie chodzi. To trwa. To jest proces. Ucząc się chodzić, stawia niepewne pierwsze kroki, chwieje się, przewraca. Tak samo uznanie swojej bezsilności jest procesem. Procesem, który możesz zacząć już dziś, teraz. Przy czym weź pod uwagę to, że nie jest to łatwe, może być bolesne.
Jak na przykład, kiedy piszesz pracę o swojej bezsilności, kiedy masz podać 10 przykładów. W tym momencie mogą się włączyć Twoje mechanizmy uzależnienia. Nie czujesz ochoty, by się za to zabrać, by napisać pracę, jesteś rozkojarzony, rozdrażniony. Pisze ci się bardzo trudno, jest ci żal. Włącza się iluzja i zaprzeczanie, Twoja pamięć wypiera fakty. Możesz idealizować swoje picie, zaprzeczać problemom. Pamiętać tylko przykłady, kiedy miałeś kontrolę nad swoim piciem. W tym momencie zastanów się, jeżeli myślisz, że masz kontrolę nad swoim piciem, bo przecież potrafiłeś przez miesiąc czy 2 miesiące nie pić, to jeśli nie masz problemu z kontrolą, to po co to kontrolowałeś? A może ratowałeś sobie w ten sposób swoje poczucie własnej wartości? Udowadniałeś sobie, że to ty decydujesz, a nie twoje picie? Mówiłem o tym, co może pomóc, a co może przeszkadzać w uznaniu swojej bezsilności. Dużą rolę mają tutaj przekonania na temat bezsilności. Możesz myśleć, że bezsilni są tylko słabi, że wstydem jest pójść do terapeuty szukać pomocy, że przyznanie się do bezsilności to jakaś wada, to jakaś ułomność. Ale też wmawianie sobie poczucia kontroli wiąże się z poczuciem własnej wartości, bo jesteś warty tyle, na ile dasz sobie radę ze swoim piciem. Na koniec wróćmy jeszcze do korzyści, które niesie z sobą uznanie swojej bezsilności wobec alkoholu. Po pierwsze, nie tracisz energii na walkę ze swoim piciem, bo w te relacje po prostu nie wchodzisz. Zaczynasz realnie patrzeć na siebie, znasz swoje wady i zalety. No bo przecież nie umiejąc pływać, nie będziesz ratował tonącego czy skakał na główkę do głębokiej wody. Uznanie bezsilności to też świadomość, kim jesteś. Pomaga tobie w budowaniu czegoś, co nazywamy tożsamością alkoholową. I daje też tobie możliwości do tego, żebyś zbierał doświadczenia, jak to jest być trzeźwym, co tobie pomaga, a co przeszkadza. Wspominałem już, że bezsilność to proces. Na początku uświadomisz sobie, czym jest bezsilność, jak możesz sobie z nią radzić. Zaczniesz odróżniać bezradność od bezsilności. Następnie pojawia się rozumowanie. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego jesteś bezsilny i czy w ogóle z tą bezsilnością można żyć. Potem uświadamiasz sobie, jak to jest u ciebie, w twoim konkretnym przypadku, a więc nabywasz doświadczenia, a nie samej teorii. Na końcu dopiero godzisz się z tym, że nie możesz tego zmienić, że jesteś bezsilny wobec alkoholu. Uważaj jednak, bo w tym momencie może ujawnić się wspomniany mechanizm iluzji zaprzeczania. Dopiero ostatnim etapem uznania bezsilności jest jej akceptacja. A więc nauczenie się życia bez alkoholu, ze swoimi ograniczeniami. I kiedy już uznasz swoje uzależnienie i swoją bezsilność, przestaniesz udowadniać sobie i innym, że możesz kontrolować swoje picie. I wtedy pojawi się coś, co my nazywamy paradoksem kontroli. Nie jesteś w stanie kontrolować swojego picia, ale jesteś w stanie kontrolować swoją trzeźwość i swoje zdrowe życie. Przy czym nie chodzi tutaj o to, aby żyć na przysłowiowym dupościsku, ale żeby żyć w sposób, który da Tobie radość i satysfakcję z Twojego trzeźwienia. Uznanie bezsilności wobec alkoholu nie jest końcem Twojej drogi, ale początkiem drogi do trzeźwienia. Zapraszam na tą ścieżkę. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.